Zachowało się wiele ze starej architektury wiejskiej i kto wie, czy czasem nie w którejś z takich chat osuszała zmokniętego Fryderyka rzęsistym ogniem na kominku poczciwa pani Indykowa. Wszyscy zwiedzający dolinę kierowali swe kroki ku zamczysku ojcowskiemu, pobudowanemu przez Kazimierza Wielkiego, łokietkowego syna i na cześć króla Tułacza, ojcem przezwanego. Bronił się ten zamek bohatersko przez Szwedów podczas potopu oblężony, a partyzantom naszym jeszcze w dni ostatniej wojny udzielał życzliwego schronienia. Teraz rozsypał się już w ruinie. Nieopodal na szczycie skały, grodziskiem zwanej, wznosi się świetnie zachowany kościół XVII-wieczny, obwiedziony murem kamiennym. Czasy najdawniejsze przypomina pomnik króla Bolesława Wstydliwego, który sprowadził tutaj swoją ukochaną siostrę Salomę. Znajduje się tutaj ozdobny obelisk, mający za podstawę oryginalną, rzeźbioną postać słonia. Salomea miała wznieść, czerpiąc hojnie z funduszy życzliwego brata, klasztor piękny. Dziś pozostała już tylko pustelnia jej imienia. Gdy opuścimy pustelnię Salomei i najściślejszy rezerwat Doliny Prądnika, drogę zabiegnie nam skała zwana Sokolicą lub Maczugą Herkulesa, którą diabeł Pono na życzenie mistrza Twardowskiego tutaj osadził. Za Maczugą Herkulesa zaś jawi się w całej piękności swych renesansowych arkad i krużganków zamek w pieskowej skale, wsławiony pożogą styczniową roku 1863. Niszczony przez wojny i ludzi, dziś przywrócony dawnej świetności, niedawno użyczył szczodrze piękna swych kwietnych wirydarzy do realizacji niektórych scen filmu Pan Wołodyjowski. Stanisław August Poniatowski, zatrzymawszy się na zamku, oglądał gmach zawierający przeszło 100 pokoi i podziwiał starożytne sprzęty, pamiątki rodzinne, bogate adamaszkowe obicia, ozdoby snycerskie, rzeźby. Obecnie państwowe zbiory sztuki na Wawelu wyposażyły zamek w pieskowej skale cennymi eksponatami, byśmy, idąc w ślady króla, nie gorsze niż on odnosili wrażenie i podobnym ulegali wzruszeniu. Zamek w pieskowej skale królujący nad ojcowską doliną jest dokumentem architektonicznego piękna. Stary młyn i tartak, do dziś działające w ojcowi i żywiące się energią szybkich wód prądnika, a zbudowane przez samouka, który nie posiadł sztuki ni pisania, ni czytania, są dokumentem ludzkiej zmyślności i wytrwałego trudu.
jakie też dokumenty pozostawią po sobie zwiedzający tę dolinę przepiękną współcześni turyści. Jak ratować rezerwat ojcowski przed turystyczną nawałnicą? Buduje się już droga, według precyzyjnych projektów, droga, która powiedzie autokary turystyczne na obrzeże parku, zamknie wjazd w samo jego serce i pozostawi Dolinę Prądnika ciszy i kwitnieniu. Ratował ongiś ojców przed śmiercią wycinanych lasów Adolf Dygasiński, który powiedział o sobie, iż do tych należy, którym ojczyzna szeroki świat zamknęła i którzy nawet przez łzy swoje w niej tylko szczęście znajdują. Ci tęsknią za rodzinną wierzbą, za sosną, za dziką gruszą na miedzy. Tacy bogate winnice świata oddaliby za jedną pięć ziemi zarosłej wikliną. I przypomniał autor Godów Życia wiersz XVII-wiecznego poety polecającego ojców szczególnej miłości potomnych, gdyż niebo tutaj życzliwsze i powietrze szczersze zdrowiu i życiu czynią pożytki najpierwsze.